Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Jestem przekonany, że dzisiaj Was zaskoczę i to potężnie. A dlaczego? Ano dlatego, że o tym, o czym dzisiaj będę mówił, w ogóle się nie mówi. Chyba w ogóle się nie mówi. A jeśli już gdzieś ktoś, no to jest to kompletnie nieznane i nieupublicznione. Najpierw przeczytajmy fragment, który nas wprowadzi w temat. Sięgamy do Pieśni nad Pieśniami, rozdział 5, wersety od 10 do 16. Mój miły jest jasny i rumiany. Wyróżnia się wśród 10 000. Jego głowa to szczere złoto. Jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Jego zęby, kąpane w mleku, mocno siedzą w oprawie. Jego policzki są jak grządki balsamo, porosłe wonnymi ziołami. Jego warki są jak lilie, które ociekają płynną mirrą. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzone drogimi kamieniami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego golenie jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban, okazała jak cedry. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. O czym tutaj jest mowa? Spotykamy się bardzo często także w kościele. W kościołach bardziej, z opisem kobiety. Mówi się dużo o jej dobrych, pięknych przymiotach, mówi się wiele o jej zadbanym wyglądzie, o jej pięknie, wychwala się to piękno. Oczywiście to jest wszystko w ramach Słowa Bożego, chyba że ktoś gdzieś przesadzi, no ale to już inna sprawa. Natomiast o czym się nie mówi? O pięknie mężczyzny. Tak, to co czytaliśmy przed chwilą, to jest piękny opis mężczyzny. Mężczyzny, którego opisuje oblubienica, która dość jasno i precyzyjnie wskazuje na to, co w tym mężczyźnie w tak niezwykły sposób do niej przemawia. Mowa jest tutaj o tym, że jest wyjątkowy. Pośród 10 000 nie ma takiego jak ten jeden. Mowa jest o tym, że ma zadbaną fryzurę. Tak, ma zadbane włosy. Mowa jest o pięknych oczach, co sugerowałoby, że ten człowiek wypoczywa, jest wyspany i ma piękne, błyszczące oczy. Jest mowa o pięknych zębach. Ludzie, piękne zęby, piękne zęby. Jest mowa o jego cerze, która jest jak balsam. Mowa jest o jego pięknych, zachęcających żony do pocałunków w wargach. Zadbane ręce. Brzuch jak płyta z kości słoniowej. Co to oznacza? Płaski brzuch. Płaski, zadbany brzuch. Golenie, czyli nogi. Mocne nogi. Jak słupy marmuru. Mocne nogi, na których też mocno stoi. Jego usta potrafią prawić komplementy. Taki jest mój miły, powiada ta pani. I taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Drodzy panowie, tudzież panie, westchnąłem sobie, bo wiem, że dla niektórych będzie to przykre, no ale nikt wam tego nie powiedział, więc ja wam to powiem. Już i tak na mnie ludzie psy wieszają, więc i z tego powodu mogą również. Dlaczego mężczyźni są tak zaniedbani? A przyglądam się czasami w różnych miejscach mężczyznom. No niestety nie mogę powiedzieć, że tak jak tu czytamy, już to znajdę, że ich zęby są skąpane w mleku i mocno siedzą w oprawie. Raczej brak zębów. To jest zaniedbanie. No ale pastorze, to kosztuje. Kosztuje, tak. Zgadza się. I co z tego? No bo nas nie stać. Nie stać was?
To bardzo dziwne, ponieważ w naszym zborze są ludzie, których nie stać właśnie na to, żeby zrobić sobie porządne uzębienie. A zrobili. I teraz następni robią. No ale skąd wzięli pieniądze? A to się zdziwicie. Zbór zapłacił. Tak, zbór zapłacił. Dlatego, że na tym polega też miłość w Kościele. Że dbamy o ducha i o ciało. Tyle wam powiem, nie będę rozwijał tego tematu. Nie da się usprawiedliwić niedbałości o siebie tym, że nie stać mnie. Nie stać cię, jeśli jesteś w złym kościele, który ma w nosie swoich członków. To już przecież twój wybór, nie mój. Bardzo często, niestety, przykro to powiedzieć, mężczyźni, delikatnie mówiąc, bardzo brzydko pachną. Nie dbają o to. A to już naprawdę nie wymaga jakichś wielkich nakładów, wymaga przede wszystkim tego, żeby użyć więcej mydła, może jakiegoś szamponu, bo i też by się pewnie przydało, jakichś środków higieny osobistej. To nie jest problem najmniejszy. To jest zaniedbanie. Zwyczajne zaniedbanie. Kiedyś miałem okazję być na pustyni, wśród mieszkańców pustyni, beduini to byli. No warunki do życia dość, z naszego europejskiego punktu widzenia, dość prymitywne. Owszem, duży namiot, zadbany trzeba przyznać w środku, bardzo ładnie urządzony, ale to, co zwróciło moją uwagę, to dwie rzeczy. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jakoś nie pamiętam, żebym gdzieś tam dzieci widział, ale nie wiem dlaczego. Może pochowane zostały przed tak zwanymi obcymi. Ale zarówno mężczyźni, jak i kobiety, beduini, po pierwsze, pachnieli, tak, a przynajmniej nie wydawali żadnego niepokojącego zapachu, a u beduinów, u mężczyzn, oni noszą białe, już nie pamiętam dokładnie, jak się ta szata nazywa, ale białą szatę, ona była, można powiedzieć, lśniąca, lbielą, lśniąca, dosłownie. Tam nie było nawet śladu jakiegokolwiek brudu. A ponieważ ich namiot był czyściutki, namioty, do których można było, może niezbyt nachalnie, ale zajrzeć, też wszystkie były czyste, więc nie było to tylko po to, żeby się pokazać obcym. Tak żyją po prostu. Czyli jeśli oni mogą w takich warunkach, to tym bardziej my, kiedy mamy wszystkie warunki możliwe i do dyspozycji. Kobieta z Pieśni nad Pieśniami mówi, że jej miły ma dłonie, które są jakby toczone ze złota, czyste, czyste. Oj, ilu mężczyzn nie dba o to, żeby mieć czyste ręce. A to, co się dzieje za paznokciami, no to nie jeden naukowiec by tam miał prawdziwy raj. Znalazłby tam bowiem miliardy stworzeń. Tak, miliardy stworzeń, które dobrze się tam mają. Mają tam swoje światy. Od wielu lat te światy funkcjonują niezależnie od tego, co człowiek robi. Powinniśmy zacząć o siebie, panowie, dbać. Nasze kobiety, nasze żony przede wszystkim, powinny być z nas dumne, zadowolone. Nasze wargi, nasze usta powinny wypowiadać komplementy pod adresem naszych żon. Tak, jak najwięcej komplementów. Jak najwięcej miłych słówek. Znacie pewnie to, ale to przytoczę jako negatywny przykład. Żona pyta męża po wielu latach ich pożycia małżeńskiego, czy ty mnie kochasz? A on jej powiada, oczywiście, powiedziałem ci to 40 lat temu w czasie ślubu. A co robiłeś przez 40 lat? Jeżeli naprawdę kochasz swoją żonę, to jej o tym powiesz. Kupisz jej czasami kwiat. A jak nie stać cię na to, to jesteś w stanie zerwać na łące piękny bukiet kwiatów i ona doskonale odczyta twoje intencje. Naprawdę. Jeśli cię stać, zaproś ją czasami do jakiejś kawiarni, jakieś ustronne miejsce. Kup jej dobrą herbatę czy kawę. Pogłaskaj ją po policzku. Powiedz jej, że jest dla ciebie najważniejsza. Podziękuj jej za to, że jesteście razem. Ona tego oczekuje. Ona chce być z ciebie dumna. Nie zdradzę tajemnicy, ale powiem tak, kiedy ja przynoszę mojej żonie kwiaty, ona zawsze mówi, nie trzeba. Nie trzeba, po co kupiłeś? Ale później słyszę, jak w rozmowach mówi, dzisiaj dostałam kwiaty.
No takie są kobiety, no po prostu, zwyczajnie. Więc jeżeli jakieś małżeństwo normalnie funkcjonuje i potrafi się tą miłością dzielić, potrafi o niej mówić na zewnątrz, to zaraża tą miłością inne małżeństwa. Można powiedzieć, że edukuje je w miłości. Ta pani z Pieśni nad Pieśniami, oblubienica, nie zachowała tego dla siebie. Upubliczniła swoją opinię o swoim oblubieńcu. Ja wiem, że ktoś napisze, że to przecież duchowa księga i to chodzi o Kościół Jezusa. No tak, ale po pierwsze, nie do końca jest to tak pewne, że należy tak odczytywać tę księgę, a jeśli nawet, to równie dobrze można ją odczytywać w kontekście relacji między żoną i mężem. Przecież chociażby list do Efezjan o tym mówi. Rozdział 5, jak ktoś nie wie. Tam jest napisane, że to, co między mężem a żoną, apostoł Paweł powiada, odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Życie, w którym żyjemy na tym świecie, jest tak nędzne, w dzisiejszych czasach tak okropne, bo tyle zła jest wokół nas, że my powinniśmy być duchowo i fizycznie zadbani i piękni. Nie ma brzydkich facetów, są zaniedbani faceci. Tak jak nie ma nigdy brzydkich kobiet, są tylko zaniedbane kobiety. Ale kiedy one rozkwitają? Kiedy kobiety rozkwitają? Wtedy, kiedy mężczyźni podlewają ten kwiat pięknymi słowami, staraniami, zapewnieniami o miłości. One wtedy rozkwitają. Panie drogie, możecie zrobić dokładnie to samo w drugą stronę. Ja wiem, że u facetów to tak do końca nie działa, no ale macie swoje abecadło możliwości. Korzystajcie z niego i wychowujcie też tych facetów, aby oni naprawdę byli szarmanccy, męscy, piękni. Fizycznie też. A dlaczego nie? Bo co? Dlaczego facet to ma być? Facet, który ma 50 lat, to musi być jakaś oferma ostatnia. No nie! Dlaczego facet, który ma 70-80 lat, nie może być przystojny? Może być i powinien być. Tym bardziej, że ma obok siebie zwykle 60-70-letnią piękną kobietę. No ludzie, zacznijcie na to patrzeć w inny sposób. Zacznijcie na to patrzeć oczami Chrystusa. A On nas widzi pięknymi. A czemu my mamy siebie oglądać tylko jako brudasów, jako ludzi zaniedbanych? My chrześcijanie powinni być znani z tego, że dbamy o siebie. Oczywiście we wszystkim trzeba mieć umiar, żeby to było jasne. Nie można też zrobić ze swojego ciała jakiegoś bóstwa. Nie o to chodzi. 80-letnia kobieta też nie powinna chodzić w mini, bo to po prostu nie wypada, jest śmieszne i obraża ją tak naprawdę. Wszystko ma swój czas i wszystko jest właściwe. Zestarzeć się można też pięknie, ale można też być pięknym i zadbanym za młodu. Oj, co bardzo często jest daleki od rzeczywistości. Kiedy patrzę dzisiaj na młode dziewczyny, kobiety, wybaczcie młode dziewczyny, kobiety, ja bym z wami nie poszedł, nawet gdybyście mi zapłaciły, żeby pójść do kawiarni na kawę. To jest po prostu wstyd i hańba, jak wy wyglądacie. Widuję takie dziewczyny, że aby popatrzeć jej w oczy, to trzeba najpierw przejść przez wszystkie tatuaże, które są widoczne i pewnie jest mnóstwo tych niewidocznych, żeby zajrzeć jej w oczy. Ludzie kochani, kobiety, co wyście z siebie zrobiły? No u facetów jest podobnie. Czasami nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Czasami nie wiadomo, czy to jest jakiś obraz Picassa, czy to normalny mężczyzna. No zacznijmy dbać o siebie, troszczyć się o siebie. Żeby było jasne, znam facetów wytatuowanych, którzy się nawrócili. Żałują dzisiaj, że to zrobili. No już tego się nie da za bardzo wycofać. Dlatego dla mnie to nie jest najistotniejsze. Ale wspominam o tym, zanim pójdziecie tą drogą. I zanim zrobicie sobie krzywdę. Bo to jest na całe życie. Tak, to jest na całe życie. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie
niech się rozchodzi.